Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy, nasze rekolekcje pod tytułem Jak zadbać o swoje życie duchowe, jak zadbać o swoją relację, więź z Bogiem. Pierwszego dnia staramy nam się uświadomić, że bez tej więzi z Bogiem, bez żywego kontaktu, z żywym Bogiem, nasze życie jest jakby bez smaku. Może jest i radosne na krótkie chwile, może jest i pełne zaangażowania, ale na dłuższą metę wszyscy czujemy, i to się czuje rzeczywiście w sercu, że pozbawione jest nadziei. Dlatego, że człowiek został stworzony dla Boga. I Bóg jest naszym kochającym Ojcem. On nie stworzył nas do tego, żeby się nami pobawić, ale stworzył nas do tego, abyśmy z Nim żyli i już na tej ziemi Go poznawali, abyśmy mogli z Nim przebywać całą wieczność. Właśnie wieczność z Bogiem. Wczoraj mówiliśmy o tym, że żeby poczuć tego Boga, żeby poznać Jego obecność, to nie zrobimy tego za pomocą naszych oczu. Nie potrafimy Go dotknąć naszą dłonią. Były takie czasy, kiedy Jezus, Bóg wcielony, chodził po ziemi i można było wypłakać Mu się w mankiet. To prawda. Ale dzisiaj Bóg jest obecny przez Ducha Świętego pośród nas. I żeby poczuć Go w swoim sercu, żeby rozpoznać Jego działanie, żeby na nowo nauczyć się oglądania Boga, doświadczania Boga w naszym życiu, to pierwszym warunkiem jest to, żeby mieć czyste serce. Zobaczcie, pasterze rozpoznali, kiedy urodził się Jezus w Betlejem, bo byli prostymi ludźmi. Prostymi, nie w sensie wykształcenia, ale mieli czyste serce. Joachim, Anna, Symeon, Anna, która rozpoznała w małym Jezusie Zbawiciela świata, Mesjasza, który się narodził, to wszyscy byli ludzie pokorni, czystym sercem. Dlatego mówiliśmy wczoraj, że bardzo ważny jest rachunek sumienia, codzienny. Nie dla samego rachunku, nie dla samej tylko obrzędu, że tak powiem, dla samej modlitwy, bo jest jedna z najpiękniejszych, najważniejszych modlitw w ciągu dnia. Ale ten rachunek sumienia, gdzie najpierw oglądamy to, co dobre, bo wszelkie dobro od Boga pochodzi, a zatem jest jakby znakiem Jego obecności w naszym życiu już rozpoznawane. A potem przeproszenie Go za nasze grzechy, to jest coś niezwykle ważnego. To oczyszcza nasze serce. Jeśli do tego dodamy jeszcze pokutę, post, to są ważne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że one nas trzymają w tej czerstwości życia. Pomagają nam na przykład wykorzenić nasze grzechy, a zwłaszcza przywiązania czy uzależnienia, które dzisiaj jest pełno w naszym życiu i to w życiu każdego człowieka, bez wyjątku. I dlatego widzicie, utrzymywanie się w tym czerstwym życiu, jego szczytem jest opłakiwanie własnych grzechów. To znaczy rozpoznawanie ich w naszym życiu. Ja jestem grzesznikiem przed spowiedzią, w czasie spowiedzi i po spowiedzi jestem grzesznikiem, któremu przebaczono winy, grzechy, ale jestem grzesznikiem. I to nie zaostrza naszych kompleksów czy naszego poczucia winy, wprost przeciwnie. Jezus, kiedy odpuszcza nam grzechy w konfesjonale, uwalnia nas od tego ciężaru. Nikt od was nie weźmie waszych grzechów, tak jak i moje. Tylko sam Bóg. I dlatego, siostry bracia, mówiliśmy wczoraj o czyszczeniu serca, którego dokonuje Pan Bóg. A my możemy Mu w tym to umożliwić, żeby zdjął z nas ten ciężar naszych przewinień, naszej złości. Jesteśmy zdolni do najwyższej świętości. Każdy z nas bez wyjątku. Ale również każdy z nas może być zdolny, jest zdolny do największych przestępstw, do największych, nie dziwcie się. Wszystko zależy, co wybierzemy, życie
czy śmierć. Wybierajcie życie. Dlatego czystość serca to jest coś, co zachwyca Boga. Co przyciąga Boga. Słuchajcie, czystość to nie tylko czystość w sensie seksualnym. Czystość to coś dużo więcej. To jest piękno człowieka czystego. Dzisiaj to jest największej poniewierce. Niedawno szukałem jakiegoś mechanika do mojego samochodu, który się tam trochę rozpada. No i zapytałem jednego z księży, czy nie zna jakiegoś mechanika zaufanego, żeby mi zrobił naprawę za uczciwe pieniądze i żeby też nie wykręcił mi jakiejś części z mojego samochodu, jak mi się to już zdarzało. Dał komuś tam, no więc niby tam coś zrobił, ale przy okazji parę części zginęło, wstawiono mi jakieś stare rzeczy. No i pytam jednego z księży, czy kogoś zna, że nie zna. Drugiego też nie, w końcu trzeci mówi, Marek, no coś nie. Skąd ja ci wezmę uczciwego człowieka? XXI wiek. Co pomyślałem? No kurczę, rzeczywiście, zobaczcie, czystość to jest coś niezwykle pięknego. Nie w sensie takiego zabalsamowania i takiego bycia dziwolągiem, nie. Czystość to jest taka uczciwość. Spotykasz człowieka z człowiekiem, który nie chce cię od razu wymanewrować, usilnić, zmusić do swoich takich, czyli coś z niego tu może skorzystamy. Dzisiaj to jest po prostu człowiek czystego serca. I dlatego to jest piękno człowieka. Dużo większe i dużo bardziej pociągające niż piękno zewnętrzne. Wbrew wszelkim pozorom. Dzisiaj takich ludzi nie ma. I taka czystość serca pociąga Boga. Taką czystość znalazł w Maryi z Nazaretu. Wybrał ją na matkę. To była dziewczyna, która nie kombinowała, nie była cwaniarą. Taką czystość znalazł w Józefie, którego teraz rok mamy rok świętego Józefa. To był czystego serca. Takich miał rodziców Jezus. I dlatego On chętnie zamieszka w naszej duszy. Jeśli my dbamy o tę duszę, a o nią trzeba dbać, nie tylko o zewnętrzną część naszego ciała. Oczywiście trzeba się myć, trzeba dbać o urodę, na tyle ile potrzeba. Ważne, żeby nie zwariować, bo niektórzy zwariowali już bardzo dawno. Natomiast trzeba dbać o wnętrze, bo to jest prawda o mnie. To jest prawda o mnie. To jest coś naprawdę niezwykłego. W środku jestem tym, kim jestem. I dlatego o to trzeba dbać. O to, żeby się spowiadać. O to, żeby się przyznawać do grzechów przed Bogiem. O to, żeby pokutować, tak, żeby nikt nie wiedział. Nie potrzeba tego ogłaszać wszędzie wobec. Kto ogłasza, to znaczy, że nic nie kapnie jeszcze. A druga rzecz, właśnie takie zabieganie o siebie kształci nas w środku. Co to znaczy? Kształtuje naszą izdebkę, o której Jezus mówił. Wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Twojego ukochanego Ojca, który jest w niebie. Właśnie my musimy tworzyć to wnętrze, to znaczy tak naprawdę ono istnieje, tylko trzeba je rozpoznać w sobie. Bóg stworzył człowieka do kontaktu ze sobą. I dlatego, kiedy my z Nim przebywamy, kiedy staramy się o czystość tego serca, to my zaczynamy rozumieć, czy to, co w nas najbardziej istotne, to jest właśnie nasze wnętrze. I wtedy człowiek nabiera również tej pewności siebie. Nie tej pewności, która każe nam rozpychać się łokciami, bo ja to kocham, wiesz, kim ja jestem. Nie. To nie o to chodzi. To jest ta pewność, która dzisiaj uciekła tylu ludziom. I dlatego dbają o zewnętrzną stronę, a nie o wewnętrzną. Właśnie tu jest ta nasza tożsamość, kim jesteśmy.
Ona się dokonuje z naszych wyborów, ale również z naszej troski o to, kim ja jestem, o naszą uczciwość, o naszą słowność, o naszą głębię. Nie tylko o to, żeby po prostu zajmować się głupotami całe życie. I wtedy nie masz siebie, nie posiadasz siebie. Dzisiaj ludzie tracą swoją tożsamość, bo nie posiadają siebie, nie wiedzą, kim są tak naprawdę. Ja wiem, sam już nie wiem. I dlatego troska o siebie, o to, żeby mieć, że tak powiem, swój plan dnia, swój plan też życia, żeby myśleć nad sobą, prowadzić nad sobą refleksję. To szczególnie dla młodych ludzi jest szalenie ważne. Ja się tego uczyłem w seminarium, ponieważ byłem w miarę zdolny, powiedzmy, no to już tam lekcji nie odrabiałem w średniej szkole, więc tyle, co tam trzeba było na egzamin czy coś. Dopiero przed maturą zaczęło sobie do mnie docierać, że ja się muszę wziąć trochę za siebie w ogóle, nie tak, że po prostu żyję z dnia na dzień, z chwili na chwilę. A potem uczyłem się też tego w seminarium i na początku było ciężko, bo zrobiłem sobie plan dnia, co ja robię od tej godzinie do tej, ile ja czasu poświęcam na naukę, ile na początku to się trochę czułem jak w gorsecie takim sztywnym. A potem zobaczyłem, że to jest w ogóle jedyny sens mojego życia. W tym sensie, że bez tego nie da się zrobić nic w tym życiu. Potem będę miał pretensje do, nie wiem kogo, do świata całego, do polityków, że nie zrealizowałem mojego życia. A brałeś się na to życie? Czy się nie brałeś? Czy tak, no zobaczymy, wstanę, jak wstanę, to zobaczymy. Prawda? I teraz nie chodzi o to, żeby skomplikować to życie, czy zamknąć się w jakieś takie reguły, które po prostu zrobią z nas, nie wiem, manekina. Nie. Ale trzeba wiedzieć, co ja robię, ku czemu zmierzam. Trzeba planować to życie również od strony Boga, bo Bóg jest najważniejszy. A zatem dzisiaj chcemy powiedzieć o tym, co zrobić, kiedy to serce próbujemy jakoś w czystości trzymać i Bogu je oddawać. Najlepszym sposobem, żeby zamieszkał w nim Bóg, jest jeden sposób. I nie jest to modlitwa. Albo przynajmniej nie taka modlitwa, jak sobie wyobrażacie. Najlepszym sposobem, żeby poczuć w tym czystym sercu Boga, jest słuchać Jego słowa. Dlatego, że kiedy człowiek czyta Biblię, kiedy słuchamy w Kościele Słowa Bożego, to co się dzieje? Słowo Boże jest nośnikiem Boga. Ono jest nośnikiem Boga. Bóg zaczyna mieszkać w naszym sercu. Jak to się dzieje? Dzieje się to tak, że Słowo Boże kiedyś zostało napisane przez ludzi przecież, nie? Nikt inny tego nie wie, że Pan Jezus świat napisał książkę. Ludzie napisali księgę, przez wieki pisali, pod natchnieniem Ducha Świętego. I kiedy my słuchamy tego Słowa, a słuchanie to jest bardzo świadoma rzeczywistość. Nie tak, że ja słyszę, że coś tam czytają, Panie. Nie. Kiedy ja słucham, chcę usłyszeć to Słowo, to co jest bardzo ważne? Żeby słuchać jest wiarą. No zaraz, co to znaczy z wiarą? To znaczy co konkretnie? Słuchać Słowa Bożego z wiarą, to znaczy mieć świadomość, że teraz mówi do mnie. Że tu, w tym Kościele, na tej mszy świętej, bezpośrednio mówi do mnie Bóg. Nie jakimiś głosami zza światu, kto takie głosy słyszy, to trzeba iść do lekarza. Natomiast trzeba mieć świadomość, że teraz mówi do mnie Bóg. I to jest bardzo ważne. Słuchać z wiarą, to znaczy słuchać Słowa Bożego nie jak słowa ludzkiej mądrości, tylko jako słowa, które, przez które teraz chce Bóg mi coś konkretnie, nie tak wszystkich do razem, prawda? Tylko do mnie mówi Bóg. To miał na myśli święty Paweł, bo sam to wytłumaczył, jak posłuchacie w jego listach, co mówi, jak to znaczy z wiarą czytać po słowo. I zobaczcie, my tak właśnie próbujemy czytać.
Msza Święta jest wzorem wszelkiej modlitwy. Dlatego my chodzimy na mszę świętą, bo w ten sposób uczymy się kształtować naszą więź z Bogiem, naszą relację do Boga. I zobaczcie, co robimy. Przychodzimy, robimy znak krzyża, bo nasz Bóg jest Trójcy Świętej jedyny, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. I się tak stanie. Ksiądz nam mówi, co? Pan jest z wami. Nie tak, że słuchajcie, gdzieś tam Bóg był, czy gdzieś tam jest. Nie. Pan z wami jest teraz. Mu uświadamia nam, że Bóg tu jest. Żywy Bóg, nie jakiś tam. I co wtedy robimy? Oczyszczamy nasze serca, o czym mówiłem wczoraj. Mówimy, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, że bardzo zgrzeszyłem. Przyznajemy się do winy. I ksiądz mówi, żeby nam Bóg odpuścił te grzechy. Jeśli ktoś potrzebuje, bo ma ciężki grzech, to idzie do konfesjonału. Jeśli nie, to te drobne grzechy są odpuszczone, żeby nasze serce w czystości usłyszało głos żywego Boga. I co wtedy robimy po tym akcie pokuty? Nic. Siadamy. Siadamy i słuchamy Boga. Zobaczcie, drodzy, że wy robicie rzecz nie z tej wiary. Najbardziej nadprzyrodzoną rzecz, jaką macie do roboty, robicie właśnie podczas mszy świętej. Zaczynacie słuchać żywego Boga, który jest tu, ale który jest w innym wymiarze naszego życia. Go nie widać. Wy robicie coś, nie przychodzicie tu na kawę, nie przychodzicie tutaj pogadać. Zamykacie usta i słuchacie żywego Boga. To jest wzór wszelkiej modlitwy. I widzicie, nasze modlitwy nie mogą być zgłaszaniem Panu Bogu problemów. Słuchaj, pamiętaj o mojej mamie, bo jest chora. Pamiętaj, żeby pracę znalazła. Pamiętaj, żeby zdał egzamin. Pan Jezus mówi, nie gadajcie tak. No proszę was. Nie zachowujcie się jak poganie, bo poganie myślą, że jak będą mi przypominali, to coś zyskają. Pan Jezus mówi, nie naśladujcie pogan. Oni myślą, że przez ich wielomóstwo zostaną wysłuchani. A Pan Jezus co mówi? Zanim pomyślicie, o co mnie prosić, to ja już wiem. Dlatego, że ja jestem troskliwym, kochającym Ojcem. Nie, że wy zgłaszacie problemy, które są. Oczywiście Pan Jezus mówi, możemy to zgłaszać, jasne. Tylko nie myślcie, że to o to chodzi w tej modlitwie. Natomiast ja już to wszystko wiem. A o co w takim razie chodzi w tej modlitwie? O to, żeby zamknąć się w swojej izdebce, czyli wejść do serca, na głęboko serca i słuchać Boga. A Twój Bóg, który widzi w ukryciu, da Tobie. I widzicie, nasze życie, tak jak podczas mszy świętej, polega na tym, żeby być z Bogiem. Nauczyć się obcowania, przebywania z Bogiem, słuchania Jego słowa. To jest coś niezwykle ważnego. Czasami, poczynając od lektora, czy tak ministranta, który przyjdzie i przeczyta tak, żeby wiadomo, co on przeczytał. Raz, żeby nie są łatwe teksty, ponieważ napisane były w innej trochę kulturze i już w innym stylu zupełnie. Dlatego ksiądz czasami chce potłumaczyć, ostatecznie 6 lat studiuje po to teologię, żeby się tego nauczył. Chce nam wybrać przynajmniej jedną myśl z tego słowa, żeby nam pomóc to zrozumieć. I my tu siedzimy, zobaczcie, słuchamy słowa, żeby to słowo obudziło naszą wiarę, bo to słowo jest nośnikiem Boga. Ono daje światło i zaczynamy inaczej patrzeć. My zaczynamy tego Boga dostrzegać w naszym życiu. I dopiero kiedy się obudzi nasza wiara, my przystępujemy do drugiej części mszy świętej, jaką jest Eucharystia, część eucharystyczna. Chleb przynoszą upieczony przez jakieś siostry, sisters i wino zrobione przez jakieś winnicy. I co? I to chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa, jak kapłan wypowiada Słowo Boże.
Słowo Boże. Widzicie, Słowo Boże sprawia, że chleb i wino stają się właśnie ciałem Chrystusa. I dlatego, siostry i bracia, to jest coś bardzo ważnego, że chrześcijanie to są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Pierwszy raz chrześcijanie zostali tak nazwani, po łacinie Christianos, w Antiochii, tam trochę nad Libanem, jest Ziemia Święta, potem jest Liban i dzisiaj tam już dalej jest Turcja, ale w Antiochii pierwszy raz o chrześcijanach ci, którzy nie znali Chrystusa, mówili, o co ci, Christianos, czyli od Chrystusa tacy. Bez przerwy o tym Chrystusie gadają, bez przerwy słuchają Jego słowa. No właśnie dlatego. Chrześcijanin to nie ten, który się modli. Wszystkie religie się modlą na świecie. Każda. Zwłaszcza jak nam da życie klapsa w zadek, to się wszyscy modlimy. Wtedy już od razu wierzymy w Boga. Natomiast my słuchamy Boga, bo to Bóg do nas mówi. I widzicie, to zmienia postać rzeczy. Chrześcijanie to ci, którzy żyją Chrystusem. Nie, którzy mu zgłaszają problemy, jakby siedział w górze i sam nie wiedział, co tu się dzieje na tej biednej ziemi i po prostu my musimy mu powiedzieć, bo on nie wie. Nie, tak robią poganie. Tak robią inne religie. My mamy Ojca, który nas kocha. I dlatego słuchamy Słowa Bożego. Dlaczego? To Słowo Boże uczy nas, jak żyć. Na przykład. Uczy nas 10 przykazań. Zobaczcie, 10 przykazań to nie jakieś takie, jakby to powiedzieć, obostrzenia na życie. Sami mamy mnóstwo problemów, jeszcze 10 przykazań. Nie. 10 przykazań powstało dlatego, że Bóg jest naszym Ojcem. I troszczy się, żeby już na tej ziemi, byśmy byli szczęśliwi. I mówi tak. To są takie 10 przykazań, tak jak słupki przy drodze. Kto prowadzi samochód, to wie, albo kto jechał samochodem, to wie. Są przy drodze słupki. Po co? Że jak wyjedziesz poza słupek, wpadniesz do rowu i cześć pieśni. Natomiast te 10 przykazań są po to, żeby wiedzieć, że nie zabijaj, że kiedy zabijesz, nie zbudujesz szczęścia na tej ziemi. No nie zbudujesz. Kiedy będziesz kradł, nie będziesz szczęśliwy. Ty, nie tylko ty, którzy ukradasz. Nie będziesz szczęśliwy na tej ziemi. Choćby na krótki okres tak się wydawało. Jak będziesz cudzołożył, nie znajdziesz szczęścia. Jezus ci powie. Jak nie będziesz czcił ojca swego i matki swojej, jak będziesz pożądał, to nie będziesz szczęśliwy. To są granice, w których możesz być szczęśliwy. Możesz to złamać? Oczywiście, że możesz. Pan Bóg się nie uczynił niewolnikiem. Możesz się w ogóle z tym nie liczyć, jak prosimy go. W ogóle się nie liczy z tym. Tylko, że nie będę szczęśliwy. I wtedy trudno mówić, Panie Boże, a czemu mi tak się to wszystko zdarzyło? Czy ja Ci mówiłem. Prawda? I Słowo Boże jest wskazaniem moralnym, ale nie najważniejsze jest to, że jest wskazaniem moralnym. Drodzy, to jeszcze nie jest najważniejsze. Są ważniejsze rzeczy. Na przykład mówi Wam Słowo Boże, że co zrobić ze złem w życiu? Jak Cię ktoś skrzywdził? Od razu oczywiście mi też rękami świeżymi, żeby mu oddać pięknym zanadobnym. A Pan Jezus mówi tak, zło zwyciężaj dobrym, bo inaczej to zło ci pochłonie. I staniesz się taki jak ten, którego za to zło prześladujesz. Będziesz taki sam, zobaczysz. I widzicie, to są prawdy, którego nie usłyszycie w dziennikach. W dzienniku nie będą o tym mówić. Ani w żurnalach dla dziewczyn, ani w jakichś tam innych sprawach. Tego się nie dowiecie nigdzie. Tylko w Słowie Bożym. Tylko w Słowie Bożym. Pan Jezus mówi na przykład, chcesz być szczęśliwy. No i ludzie wyobrażają sobie, że im więcej mają, tym więcej są szczęśliwi. Proste. Ale
Jezus mówi tak, właśnie nie. Więcej jest radości w dawaniu niż w braniu dla siebie. I kiedy zobaczycie, nie wiem, matkę Teresę z Kalkuty, ja kiedyś miałem z nią spotkanie osobiste, prawie pół godziny mogłem z nią rozmawiać, świętą matkę Teresę z Kalkuty, nie byłem do niej przekonany, ale kiedy ją zobaczyłem w takiej wysokości kobieta, dosłownie, boso, po mszy świętej, którą odprawiałem dla jej sióstr, jej w Rzymie, to nie wiedziałem, czy mam klęknąć, czy co ja mam teraz zrobić, bo po prostu samą tą osobą była, no bo prosta kobieta, nic takiego, co by się wydawało, nie wiem co, ale po prostu było widać, że ta kobieta się zmieniła pod wpływem Słowa Bożego, to była święta rzeczywiście. I zobaczcie, tyle tysięcy dziewczyn za nią poszło, nie mówiąc o mężczyznach, bo ona założyła 4 zgromadzenia, nie tylko te siostry w sali. Co się stało, że za taką dziewczyną, która uwierzyła Słowu Bożemu, poszło tyle tysięcy kobiet, które dzisiaj od świtu do nocy pomagają i ich największym bogactwem jest nie pieniądze, które ludziom dają biednym czy trędowatym, tylko ich, oni, sobą się cieszą i są szczęśliwi. Siostry i bracia, to coś znaczy. To Słowo Boże ją tak zmieniło. Ale to nie tylko te najgłębsze prawdy o życiu czy moralne wskazania daje Ewangelia. Daje jeszcze coś, czego nikt nigdy nie da. A mianowicie, co daje? Sprawia, że ta księga sprawia, że zaczynamy dostrzegać działanie Boga w naszym życiu. A to jest dokładnie to, na co cierpi dzisiejszy świat. Dzisiaj ludzie nie widzą Boga. Żyją jakby Boga nie było, bo mówią, gdzie ten Bóg jest w ogóle? No co, jak? Zobaczcie, starsi ludzie potrafili nawiązywać kontakt z Bogiem. A dzisiaj współczesne pokolenie żyje i to, życie wydaje się jak trawa, jałowe. No tak żyje, bo żyje, to co? Wprawdzie nic mnie nie boli specjalnego, ale nawet nie wiem po co. 12 tysięcy samobójstw, znaczy nawet więcej. W Polsce na rok. 2,5 tysiąca dzieci w Polsce odbiera sobie życie. 2,5 tysiąca dzieci do 11 roku życia odbiera sobie rok w rok życie. To coś mówi. To coś mówi. I widzicie, nie da się żyć bez Boga. Do życia jest nie tylko potrzebne paliwo, jedzenie. Do życia jest potrzebne nie tylko samochód, nie tylko wszystkie te rzeczy, o których wiemy, że się przydają. Do życia potrzebny jest jeszcze Bóg. W Królestwo Bożego, a wszystko inne zostają. Dlatego, bracia i siostry, na zakończenie chcę powiedzieć, że jeśli czytacie Słowo Boże, a wystarczy wziąć jeden werset zapamiętany w niedzielę w kościele, jak nie, to zajrzę do komórki. W komórce nie są tylko śmieszne obrazki i wiadomości z kraju i z zagranicy, tylko w komórce, oprócz Facebooka, jest jeszcze Słowo Boże. I wystarczy to jedno zdanie z Ewangelii, żyć nim przez tydzień, albo nawet przez miesiąc. Rozważać je i wprowadzać je w życie. Zobaczycie, oddaję pieniądze, jak tak nie jest. Zobaczycie, że po miesiącu, a nawet po tygodniu, jeśli robicie to całe w waszym sercu, że poczujecie Boga w swoim życiu. Dlatego, że to Jemu zależy na tym. Nie dlatego, że ja powiedziałem, co ja się znam. Zachęcam was, drodzy przyjaciele, studenci, do tego, żeby zaufać Bogu, a dokładnie Jego Słowu. Zaufać, że to Słowo jest w stanie nawrócić nas, zmienić nas, dlatego, że jest Słowem Boga, a nie jakimś tam instrukcją na życie.